Ten test z matmy jest taki trudny. Dobrze, że mam ściągę. Co to jest? 2, 5, 10? Nie wiem, jak się liczy drobniaki. Mój korepetytor musi to za mnie rozwiązać. W końcu od tego jest. Zoe, zapomniałaś, że podczas testu nie wolno używać smartfonów? No dobrze. Służba? Proszę bardzo. Oddaj mi to na przerwie. Nienawidzę testów. Marysia, pozwól mi skorzystać z twojej ściągi. Jasne, nie ma problemu. Ołówek mi się złamał. Jak mam pisać do końca semestru? Zoe, masz zapasowy? Co? A, spokojnie. Służba, chodź tutaj. Przynieś mi mój piórnik. Wybierz sobie jakiś, Marysiu. To są moje personalizowane ołówki. Wow, dzięki, Zoe. Tylko diamenty, ostrzenie laserowe i złota gumka. Piszę, to jest ważne. Reszta nie ma znaczenia. Czas minął. Oddajcie kartki. Oczywiście, pani profesor, proszę. Skończyłyśmy wszystko. To twój ołówek. Weź go sobie. Nie skończyłabym egzaminu bez twojej linijki. Dobra, zobaczmy. Wygląda na to, że wszyscy radziliście sobie całkiem nieźle. Jak miło. Ale nadal martwię się o ocenę. Potrzebuję stypendium. Obie dostajecie 5 z plusem. Uwaga, chcę, żebyście kogoś poznali. Mamy nowicjusza w naszej klasie. To jest Michał. Nowy? Cześć wszystkim. Co za uroczy gość. Przepraszam, właśnie wróciłem z Bali, więc pominąłem kilka lekcji. Wow, chcę z nim chodzić. Zapach róż mi ciebie przypomina. Naprawdę? Jak ci się podoba mój naszyjnik? Twoje oczy błyszczą jaśniej niż diamenty. Jestem zachwycony. Och, sprawiasz, że się rumienię. Ale dalej, słucham. Za nas. Mam szczęście, że z tobą jestem. Czuję się, jakbym wygrał na loterii. Ach, chciałabym, żeby mnie zaprosił na randkę. Jesień jest taka romantyczna. Masz rację. Proszę bardzo. Znalazłem dla ciebie jabłko. Nawet nie jest robaczywe. Jesteś taki troskliwy i opiekuńczy. Hej, dlaczego wyglądasz, jakby strzelił cię piorun? Bo nie było nic. Nawet odrobiny iskierki. Ten przystojniak będzie mój. A ten to twój typ. Kując z tyłu? Nie, dziękuję. Tak, zobaczymy. Tak, ten pierścionek i pasujące kolczyki. Obudź się, panno Zoe. Czekają na panią wielkie rzeczy. Pachnie jak nowy dzień w luksusie i komforcie. Pora wstawać. Co za cudowny poranek. Mój ekskluzywny napój. O, chwileczkę, panienko. Bogate dziewczyny mają zupełnie inne rzeczy niż wszyscy. Rano piją świeży sok wyciśnięty z najświeższej zieleniny. Musisz skosztować pieniędzy od rana, aby produktywnie zacząć dzień. Dzięki, możesz już iść. Mary nie ma pieniędzy na służącą ani nawet na budzik, więc wstaje z pierwszymi promieniami słońca. Ale jej poranek również zaczyna się od orzeźwiającego napoju. Mały lifehack. Torebka herbaty z zimną wodą wystarcza na 30 dni. Spróbujmy. Zapach papieru przypomina mi moją ulubioną bibliotekę. Gdzie moje śniadanie? Wczoraj wysłałam swój prywatny odrzutowiec po najświeższe owoce. Świetnie, brakuje tylko jednego, mojej ulubionej przyprawy. Co tak stoisz? Pospiesz się! Nie wszystkie bogate dziewczyny mogą sobie pozwolić na posypanie jedzenia złotem. Ale Zoe zawsze dostaje to, co chce. Świetnie, moja skóra będzie dzisiaj błyszczeć. Ćwierkają ptaki? Czy burczy mi w brzuchu? Wow, co to jest, persymon? Może to mój głód powoduje halucynacje. Chodź do owocu, będziesz dziś moim śniadaniem. Gdzie ona idzie? Stój, to moje! Jest tak wysoko na drzewie. Spróbuję go strząsnąć. Tak! Ała, co ty robisz? Jak ona się tam dostała? Idź precz, to moje jedzenie. Pierwsza je zobaczyłam. Nieprawda, to moje, ręce precz. Nie trafiłabyś nawet arbuza. Wynoś się stąd, dziewczyno. Naprawdę? To masz. Spadł jak dojrzałe jabłko. A raczej dojrzała persymona. Mam szczęście, że chodzę na spacery po parku. Oddaj to. Potrzebuję tego bardziej. Nie jadłam od 2 dni. A ja od 3. Idź weź sobie banana. Jakiego banana? Ach, ty mała kłamczucho. Och, ledwo uciekłam. Nawet udawałam nauczycielkę. O, co to jest? Zapraszamy na bal jesienny. Chciałabym pójść z Michałem. W twoich snach. Na pewno to mnie zaprosi. Nie, nieprawda. Chcesz się założyć? Hej dziewczyny, jak się macie? Idziecie na bal? Oczywiście, Michał.
Do zobaczenia. Podszedł do mnie, kiedy zapytał, ale to na mnie patrzył. Czas wybrać strój na bal. Oczywiście Zoe poszła do słynnego i bardzo drogiego butiku. Tutaj sprzedają najpiękniejszą biżuterię i najbardziej kultowe stroje. Wszystko świeci i błyszczy. Kocham zakupy. Chodź ze mną. Musimy znaleźć wyjątkową sukienkę. Chyba się zdecydowałam. Chodź tutaj. Ty też. Zapakujcie mi wszystkie rzeczy w tym sklepie. Gdzie jest moja potrójna złota karta? Gotowe. Nikt nie będzie wyglądał lepiej ode mnie. Nie będą mieć szans. Nic nie zostało. W lumpeksie zawsze można znaleźć coś wyjątkowego. Zobaczmy. Nie to, nie tamto. O, to świetna sukienka. Ile mam przy sobie pieniędzy? Trochę za mało. Hej, powiedz mi proszę, co mogę dostać za dolara? Za dolara? Możesz wziąć nasze tajemnicze pudełko z niespodzianką. Może w nim być wszystko. Cóż, będę musiała polegać na szczęściu. Proszę bardzo. Teraz wrócę do domu i zobaczę, co w nim jest. Pudełko jest takie lekkie. To na pewno sukienka. Zobaczmy. Co? Worki? Worki na śmieci w różnych kolorach? Na to wydałam ostatnie pieniądze? To w końcu nie pójdę na bal? Co tu zrobić? Chociaż mam pomysł. Nieważne, znani projektanci tworzyli stroje nawet z gazet, więc wszystko się ułoży. W końcu dostawałam piątki z szycia. A sukienkę łatwiej uszyć z torebek niż z papieru. Cudownie! Nikt nie będzie miał takiego stroju. Zoe dosłownie kąpie się w pieniądzach. To uszczęśliwiłoby każdego. Ale Marysia nie potrzebuje milionów, żeby poczuć radość. W życiu zawsze można znaleźć małe przyjemności. Ach, wyglądam olśniewająco. Nie można mi się oprzeć. Ale musimy zrobić makijaż. Zobaczmy, gdzie jest moja kolekcja szminek? Którą mam wybrać? Uwielbiam te wszystkie kolory. Każda została zaprojektowana dla mnie i żadna firma kosmetyczna nie odważy się tego powtórzyć. W przeciwnym razie je pozwę. Czyż nie są piękne? Gdzie jest moja wizażystka? Wreszcie. Więc dzisiaj chcę koralową. Biedna Marysia też posiada wyjątkową kolekcję kosmetyków. Wyszło z produkcji kilka lat temu, więc był na to ogromny rabat. No, zostało jeszcze trochę tuszu. Jeśli nałożę go tylko na końce, wystarczy mi na następne 2 miesiące. A co ze szminką? Nieważne, mam tylko jeden kolor. Załóżmy. Ach, jest puste. Nie, jeszcze trochę zostało. To po to mam tę specjalną szczoteczkę. Teraz mogę wybrać resztki i jeszcze kilka razy nałożyć makijaż. Wspaniałe! I tak oszczędne! Jestem gotowa. Bogate dziewczyny dostają na obiad galaretkę miodową. Myślę, że wezmę moją ulubioną, złotą. Możesz już odejść. Nie każdy kucharz potrafi przyrządzić to we właściwy sposób. Marysia kupiła trochę galaretki ze zniżką. Okazało się, że to nie jest galaretka miodowa, ale bananowa. Zobaczmy. To jest jeszcze bardziej ekscytujące. Mam całego banana. To szczęście. Powinnam pomyśleć życzenie. Wybrałam strój. Teraz potrzebuję pasującego samochodu. Zobaczmy. Myślę, że tym razem wezmę samochód, który będzie pasował do moich paznokci. Wybieram ten. Jak sobie życzysz, panno Zoe? Proszę wejść. No dobrze, świetnie się spisała. Świeci jak satyna. Jak teraz dostać się na bal? Nie chcę się spóźnić. Są tylko 2 opcje. Hulajnoga i rower. Chyba będę musiała wziąć hulajnogę, żeby sukienka się nie pomarszczyła. Wspaniale. Nikt mi się nie oprze. Michałowi na pewno spodoba się mój strój i zostaniemy królem i królową balu. Cześć, Michał. Ty? Jak śmiesz pokazywać się na balu? Zaproszono mnie. Idę z Michałem. Nie, ja idę. Jestem pewna, że chciał mnie zapytać. To nieprawda. Przestań natychmiast. Co ty robisz? Sama przestań. Chodźmy stąd, Michał. Tak, idziemy. Pomocy, ratujcie mnie. Skomentujcie poniżej i powiedzcie, którą dziewczynę mam wybrać, zanim będzie za późno. Dajcie nam lajka, subskrybujcie i klikajcie dzwonek. Proszę.